don't know you, you know me, bitch. What? Diamonds on my neck really make me seasick. Trick at your 10,000, I'm a motherfucking fish. Siemane, ziomale, z tej strony Osama Blanta i witam was w kolejnym materiale na moim kanale. Ostatnio narobiło się sporo szumu wokół Soulja Boya za sprawą wywiadu z Breakfast Club. W tym odcinku skupimy się jednak na rozmowie Soulja Boya z Famous Dexem. Gdy Soulja Boy udzielił wywiadu, odpalił live'a na Instagramie i tam doszło do owej rozmowy. Soulja Boy powiedział, że to dzięki niemu Famous Dex jest tym, kim jest teraz. Że to on sprawił, że Famous Dex jest sławny. W tym momencie doszło do kłótni między raperami. Soulja Boy powiedział, że Famous Dex przyleciał do niego, mając nadzieję, że dołączy do SODMG. Miało się to wydarzyć, zanim Famous Dex podpisał kontrakt z Rich The Kidem. Soulja Boy nazwał również Famous Dexa ćpunem. Podobno, gdy Famous Dex był u niego na chacie, na podłogę wypadły mu tabletki ekstazy. Famous Dex również powiedział parę kwestii do Soulja Boya. Zarzucił mu głównie to, że Soulja chciał się na nim wybić na jego nowej fali. Ogólnie rzecz biorąc, doszło do niezłej spiny pomiędzy raperami i szczerze mówiąc wątpię, żeby się szybko pogodzili. Koda, bo jak dla mnie stworzyli kilka naprawdę fajnych kawałków, a w przyszłości mogliby ich stworzyć jeszcze więcej. W opisie macie wszystkie potrzebne linki, napiszcie oczywiście w komentarzu, co o tej całej sprawie myślicie. Z mojej strony to by było na tyle, bajo.